Jestem jednym z tych żołnierzy, którzy przez całą II wojnę światową bił się o Polskę poza granicami kraju. Po pierwszych walkach stoczonych na terenie kraju z Niemcami w dniu 18 września przekroczyłem granicę węgierską, gdzie byłem internowany. Po wydostaniu się z Węgier znalazłem się na terenie Syrii i zostałem wcielony do samodzielnej brygady strzelców karpackich, z którą byłem w Tobruku, a następnie biłem się pod Gazalą. W chwili, kiedy wszystko do bitwy było przygotowane, dowódca 3. Dywizji Strzelców Karpackich, generał Bronisław Duch, wydał rozkaz do żołnierzy. Rozkaz, który utkwił mi w pamięci, który dobrze do dzisiejszego dnia pamiętam i który wyglądał następująco. Ruszamy dzisiaj znowu do bitwy, może do ostatniej wielkiej bitwy z Niemcami. W bitwie tej bić się będziemy o Polskę, tak samo jak biliśmy się o Polskę pod Monte Cassino. Pamiętajcie w walce o polskim wrześniu 1939 roku. Pamiętajcie o setkach tysięcy pomordowanych naszych braci w czasie okupacji niemieckiej. Pamiętajcie o ruinach Warszawy. Rozkaz naszego dowódcy dywizji przypomniał nam o naszych obowiązkach, które mieliśmy w sercu od dawna. Wierzyliśmy w to, że będzie bitwą zwycięską. Byliśmy tak samo dobrze jak Niemcy uzbrojeni, z tym, że po naszej stronie była słuszność sprawy, jakaś chęć odwetu za to, co Niemcy robili u nas w kraju, za mordowanie niewinnych ludzi. Działaliśmy w tym czasie w składzie 8. Armii Brytyjskiej. Zadanie, które Polacy otrzymywali do wykonania, było zadaniem pierwszoplanowym. Na nas spoczywał ciężar walki. Brytyjczycy chętnie z tego korzystali. Wiedzieli, że każde zadanie, które otrzymają oddziały polskie, zostanie wykonane w sposób nie nasuwający żadnych zastrzeżeń. Legitymowaliśmy się swoimi dotychczasowymi osiągnięciami na terenie Włoch na przestrzeni 1944 roku. Bitwa o Monte Cassino, Ancona, Rimini. To był jeden zwycięski szlak, po którym posuwali się żołnierze polscy. Rozpoczęcie działań 3. Dywizji Strzelców Karpackich, dywizji mojej, miało poprzedzić według planu zbombardowaniu pozycji nieprzyjacielskich przez lotnictwo i położenia na nie ogni artyleryjskich. 9 kwietnia o godzinie 13.50 700 samolotów w kolejnych falach po 18.24 samoloty miało zbombardować niemieckie pozycje obronne na rzekach Senio, Santerno. O godzinie 19.30 wyruszyło polskie natarcie. Natarcie, które wykonała dywizja moja, dywizja trzecia, przekroczyła rzekę Senio, następnie wspólnie z 2. brygadą tej samej dywizji doszła do rzeki Santerno. Równolegle z działaniami 3. dywizji wzdłuż drogi numer 9 Via Emilia posuwało się zgrupowanie Rut. 21 kwietnia we wczesnych godzinach rannych do Bolonii wkroczyły oddziały polskie, wyprzedzając o 2 godziny Amerykanów. Tłum wiwatował na cześć Polaków, na cześć żołnierzy polskich, którzy ich oswobodzili. Bitwa o Bolonię miała wielkie znaczenie. Uniemożliwiła wycofanie się na linię rzeki Pad oddziałom niemieckim, gdzie z kolei oni mieli zorganizowaną ostatnią redutę obronną. Po zdobyciu Bolonii radość zapanowała w oddziałach w 3 dni. Zasadniczo na froncie włoskim zakończyły się działania wojenne. Niemcy podpisali bezwzględną kapitulację w Kasercie, która weszła w życie z dniem 2 maja. Po wojnie byłem 2 razy w Bolonii i naturalnie pozostawiły wspomnienia, żołnierskie uczucia, przywiązanie do tych najlepszych kolegów, żołnierzy polskich, którzy tam na zawsze zostali. Dlatego na te cmentarze i Monte Cassino i Bolonia jeździłem. Następnym razem byłem we Włoszech w 1979 roku. To była 35. rocznica zwycięstwa na Monte Cassino. Uroczystości miały wielki charakter, uświetnione obecnością papieża Polaka Jana Pawła II, który na cmentarzu za poległych żołnierzy polskich odprawił nabożeństwo. Do Bolonii wracam, żeby tam, na tym cmentarzu, jeszcze raz tym naszym najlepszym z kolegów, którzy w marszu do Polski
na zawsze czasy tam pozostali, oddać hołd i przez jakiś czas być wśród nich, podumać o tym, jak wyglądał nasz wkład w to, żebyśmy dzisiaj w Polsce mogli żyć w sposób taki, jaki nam odpowiada. Sygnały dnia za 20 minut, godzina 7. 65 lat temu, w kwietniu 1945 roku, dokładnie rzecz biorąc 9 kwietnia, rozpoczęła się jedna z ostatnich bitew stoczonych przez wojska alianckie na froncie włoskim. Bitwa o Bolonię. W walkach brali udział żołnierze 2. Korpusu Polskiego pod dowództwem generała Władysława Andersa. To właśnie oni pierwsi wkroczyli do miasta i zatknęli polską flagę na najwyższej wieży Bolonii. Dopiero 2 godziny później do miasta dotarli alianci. Co roku pod koniec kwietnia do Bolonii wracają byli żołnierze, weterani wojenni, aby uczcić polskie zwycięstwo, ale też powspominać przyjaciół, którzy na froncie włoskim pod Bolonią oddali swoje życie. Było ciężko, ale mieliśmy dobrego dowódcę. Był porucznik, to jak żeśmy dostali obstrzał z takiego zameczka, to nie kazał się w wojsku położyć, zadzwonił do lotnictwa, przyjechały, trzy pigułki spuściły i koniec. Same działania pod Bolonią, ta ofensywa, 9 kwietnia się rozpoczęła i trwała do 23. Pierwsze początkowe dni były takie umiarkowane, ale potem narastały upały. 16 pamiętam, że akurat wymieniano nam mundury sukienne na tropikalne, tkanina taka bardzo miła. Były 2 dywizje pancerne, jakieś 3000 czołgów. Jak wieczór, to jak Niemcy stawali opór, ale się musieli wycofać, byli otoczeni. Więc wieczór to było widać 50-100 miotaczy płomieni. Te czołgi tak tam niszczyli wszystko, co było po drodze. Niezwykle twarde, ciężkie walki na rozlewisku Międzyrzecza, rzeki Senio i rzeki Santerno. Tam właśnie kanały, groble, to wszystko Niemcy spiętrzyli i tam w obronie stały 2 dywizje. 1. spadochronowa i 4. spadochronowa dywizja niemiecka. Twardy przeciwnik. Jest cmentarz polski, na którym spoczywa 1400 polskich żołnierzy. Kiedy staję na tym cmentarzu, to jestem zażenowany. Co ja tu robię? Dlaczego oni musieli zginąć, a ja żyję? No. Wzywam bohaterskich dowódców i żołnierzy wszystkich służb 2. Korpusu Polskiego, dla których walka o zdobycie Bolonii była ostatnią, a ich mogiły zaświadczają, jak droga im była ojczyzna i honor polskiego żołnierza. Stańcie do apelu! Tam jest pierwsze. Szukam kolegów tutaj z mojego miasta i teraz chcę się zorientować, gdzie są i porobić zdjęcia ich krzyży. Przepraszam bardzo. Jak skończyliśmy szkołę podchorążych w sierpniu 1942, to 3 podchorążych dostało przydział do jednej baterii. Zbyszek Okulicki, Marian Galas i ja byliśmy w jednej baterii. Zbyszek Okulicki zginął 7 lipca pod Recanati, jest pochowany w Loreto. Marian Galas jest pochowany tu w Bolonii. Był pod Brisigielą ciężko ranny i zmarł 18 grudnia tuż przed Bożym Narodzeniem. Jakem pierwszy raz w 1984 roku taką grupą jechał i przez Loreto i przez to, to przy jednym i drugim grobie klęknąłem i rozpłakałem się. Z żołnierzami 2. Korpusu Polskiego w Bolonii rozmawiała nasza reporterka Justyna Koć. Gdzie twe groby, Polsko? Bolonię miała zdobyć 5. armia amerykańska. Ponieważ jednak na wojnie nie zawsze tak się dzieje, jak to się planuje, zwłaszcza gdy bitwa jest uporczywa i długotrwała, los uśmiechnął się do nas. W miarę gdyśmy się zbliżali do centrum miasta, rósł tłum rozentuzjazmowanych Włochów wokół nas. Tysiące gardeł krzyczało: "E viva liberatori Polacchi!"
dnia 21 kwietnia u świcie nie inny, ale polski sztandar zaopotał na wieży średniowiecznego ratusza bolońskiego. Tak wspominał w Dzień Bolońskiej Wiktorii ówczesny dowódca grupy operacyjnej drugiego korpusu, pułkownik, późniejszy generał Klemens Rudnicki. Koniec wieńczył dzieło. Zachowało się wiele zdjęć z triumfalnego wkroczenia oddziałów polskich do Bolonii. Tłumy wiwatujących mieszkańców, wszędzie biało-czerwone flagi. Dopiero później żołnierze dowiedzieli się, że właśnie takie biało-czerwone są barwy tego miasta. Na zabytkowej bramie od strony Drogi Emiliańskiej, którą wkraczali zwycięzcy, umieszczono tablicę upamiętniającą ten fakt. Ale już po kilku miesiącach inna okazała tablica, umieszczona na frontonie zabytkowego ratusza na Rynku Bolońskim, głosiła i nadal głosi, iż to włoscy partyzanci, członkowie antyfaszystowskiego ruchu oporu, jako pierwsi przynieśli Bolonii wolność. Historia nie zawsze jest sprawiedliwa, a nasz drugi korpus doświadczył tego aż nadto. Szedł do tego miasta trudną, krwawą drogą, najpierw zdobywając Anconę, później przełamując tak zwaną linię Gotów, drugi po linii Gustawa, gdzie znajdowało się Monte Cassino, z najsilniejszych punktów oporu wojsk niemieckich. Przypomnijmy, minął już rok od legendarnej bitwy o wzgórze Klasztorne, strzegące drogi na Rzym. Operacja bolońska zaczynała się 9 kwietnia 1945 roku. Jej zadaniem było przedarcie się przez ostatnie już pasma górskie i przekroczenie dwóch rzek, Senio i Santerno, zagradzających tym razem drogę ku Dolinie Padańskiej. Ostatni akt kampanii włoskiej, która do tego momentu została już okupiona ponad 3,5 tysiącami zabitych oraz rannych żołnierzy i oficerów. Zostawili za sobą cmentarze pod Monte Cassino, w Loreto i w Casa Massima, małym miasteczku nieopodal Bari, gdzie mieścił się polowy szpital i dokąd przewożono rannych i chorych z całych Włoch. Leżą tu m.in. polscy piloci niosący pomoc powstaniu warszawskiemu, a startujący z nieodległego lotniska w Brindisi. Stąd też z cmentarza pod Casa Massima ekshumowano prochy majora Henryka Sucharskiego na Westerplatte. To we wspomnianym szpitalu polowym drugiego korpusu Melchior Wańkowicz spotkał majora Sucharskiego, wysłuchał jego opowieści i napisał pierwszą książkę, zaczyn późniejszej legendy Westerplatczyków. Ale wróćmy do walk o Bolonię, kończących jakże trudny włoski marsz szlakiem Legionów Dąbrowskiego. Jest kwiecień 1945 roku i wszyscy wiedzą, że wojna się kończy. Trudno jest wówczas iść w bój i ginąć, zwłaszcza dla żołnierzy generała Andersa. Było już po Jałcie i tak oczekiwany i wytęskniony powrót do Polski z rozwiniętymi sztandarami stawał się coraz bardziej nierealny. Może dlatego w przeddzień bitwy dowodzący operacją generał Klerk powiedział Andersowi: bardzo bym się cieszył, gdyby Bolonię zdobyli Polacy. Byłoby to korzystne dla was i dla sprawy polskiej. Długie 2 tygodnie trwa ostatni bój o zdobycie rozległej Doliny Padu i leżących na niej Ferrary, Werony i Bolonii. Zwycięski koniec wieńczy dzieło. Są rozkazy, pisma pochwalne, najwyższe odznaczenia od sprzymierzonych. I powstaje cmentarz, ostatni już na ziemi włoskiej, a jednocześnie największy. Właśnie przy drodze emiliańskiej, którą kierując się ku centrum miasta, jechały dżipy i wozy pancerne drugiego korpusu wśród wiwatujących Bolończyków. Wówczas było to poza rogatkami miasta. Dziś San Lazzaro to dzielnica wewnątrz Bolonii. Zaś cmentarz wtopił się w wielkomiejski krajobraz. Nie ma charakteru monumentu czy pomnika, jak ten sławniejszy u stóp Monte Cassino, czy ten na zboczu Bazyliki Loretańskiej, skąd przy dobrej pogodzie widać brzeg Adriatyku. 5 bram wiedzie ku nekropolii bolońskiej. Nad nimi, zwieńczającym je fryzie, napis: żołnierzom drugiego polskiego korpusu poległym na ziemi włoskiej w walce o wolność Polski. Gdy byłem tam po raz pierwszy zaledwie przed 10 laty, jeden z kombatantów powiedział, że te słowa brzmią dla niego szyderczo. Bramę główną ozdabia wznoszący się do lotu orzeł i odznaki drugiego korpusu. Wewnątrz, za kamiennym tarasem, pod kolumnadą, wzniesiono ołtarz. Pod nim zaś niby w rzymskich katakumbach umieszczono kaplicę. Jej surowy wystrój stanowi szczególna mozaika na jednej ze ścian. Na tle stylizowanych orłów mapa Włoch z miniaturami, plastycznymi zarysami wszystkich 4 polskich cmentarzy. To najbardziej wstrząsające pomniki chwały, okupionej tak drogo, z taką hojnością. Między orłami nazwy pól bitewnych,
z których na wspólny cmentarz zabierano poległych. Przy Bolonii są to Monte Grosso, Monte San Pietro, Monte Lecchio, Monte Gattone, Fortino, Ricci, Rinaldo i Monte Bezdone, a więc nazwy szczytów, na które trzeba było wejść pod ogniem, które trzeba było zdobyć, by otworzyć drogę ku miastu. I jeszcze rzeki, które należało sforsować, Senio i Santerno. Dlatego cmentarz w Bolonii jest największy, dlatego spoczywa na nim 1397 żołnierzy i oficerów. Wśród nich dowódca 15. Pułku Ułanów Poznańskich, podpułkownik Zbigniew Kiedacz. Nie ma tu słów, przechodniu, powiedz Polsce. Zresztą przechodniowi czy turyście, bo zawsze ich wielu na drogach Italii, można by powiedzieć jeszcze wiele o skomplikowanych polskich losach, także tu, pod lazurowym niebem, opiewanym przez stulecia przez poetów. Że na przykład 7 kilometrów od Cassino, jakby z boku, jakby wstydliwie, znajduje się cmentarz niemiecki, największy, gdyż gromadzący wszystkich poległych przeciwników wojsk sprzymierzonych z pól bitewnych całej Italii. Tylko tu płonie lampa, jedna z czterech, ofiarowanych w 5. rocznicę bitwy o Monte Cassino przez ówczesnego papieża Piusa XII jako symbol pojednania. Było na nie widać za wcześnie. Polacy, Brytyjczycy i Amerykanie nie umieścili tych lamp na swoich cmentarzach. Uczynili to ze zrozumiałych względów Niemcy. Ale wracając do owych trudnych, pokręconych polskich losów, na tym nieco posępnym w stylu teutońskim cmentarzu z 7000 poległych znaleźć można wiele polskich nazwisk. Wieczorków, Bugdołów, Polów i Polaków, choć z niemieckimi zwykle imionami Herbert, Heinrich, Siegfried czy Helmut. Tam dowiedziałem się od dozorcy, że w kolejne rocznice bitwy o Monte Cassino pojawiał się coraz starszy już człowiek, Polak. Kładł kwiaty tu, zaś wcześniej na cmentarzu żołnierzy drugiego korpusu u stóp klasztoru, gdyż na obu leżą jego dwaj synowie. Nigdy nie udało mi się dotrzeć do tego człowieka, ale przez bramę strzeżoną przez dwa kamienne orły z husarskimi skrzydłami wchodziłem od tej chwili na nasz cmentarz, patrząc zupełnie inaczej na słowa wyryte na marmurowym plato, przechodniu powiedz Polsce. Nabierały jeszcze większych i szerszych znaczeń, kiedyś nieprzewidywalnych, dziś budzących zadumę, może gorycz, a może coś jeszcze innego. Jan Lechoń z wiersza zatytułowanego Marsz drugiego korpusu. Przez te same doliny, tymże Tybru brzegiem, znów idą jak przed laty ściśniętym szeregiem i płynie ta, co tutaj kiedyś się zrodziła, piosenka stara, wojsku polskiemu tak miła. Jakąż drogę odbyłaś, aby raźnym chórem znów dźwięki twe zabrzmiały pod włoskim lazurem, by mógł cię żołnierz tułacz na nowo zanucić, przez ileż przeszłaś granic, ażeby tu wrócić. Nowe kości się kładą na tych, co już leżą, przesiąknięta krwią ziemia, krwią nasionka świeżą. Ktoś upadł i do kraju wyciąga swą rękę, lecz inni idą dalej, śpiewając piosenkę. I kiedy trakt Cezara pod ich krokiem dudni, słyszą dzwonek na nieszpór i żuraw u studni i niosą dniem i nocą sztandarnie zdarte. I przejdą, przejdą Tyber i Wisłę i Wartę.